To jedna z książek nominowana do nagrody Identitas dla najlepszej polskiej książki roku. Nagroda jest przyznawana od 2014 roku. Tegorocznego zwycięzcę poznamy podczas dzisiejszej gali, która odbędzie się o godzinie 18 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. To jest nagroda dla dość szerokiej kategorii, którą ujmujemy jako piśmiennictwo humanistyczne, a więc jest to literatura piękna, ale też reportaż, czy nawet piśmiennictwo historyczne. Więc mamy tutaj bardzo szeroką gamę nominowanych dzieł i praca jury jest oczywiście w związku z tym dość skomplikowana. W tym roku nominowano 5 książek Elżbiety Herezińskiej, Wojciecha Chmielewskiego, Krzysztofa Kochlera, Agnieszki Kołakowskiej i Pawła Rojka. Też bardzo trudno takie szerokie spektrum gatunkowe pomieścić w jednej nagrodzie, bo mamy w tym roku jedną główną nagrodę literacką. Więc myślę też, że też jury składa się z rozmaitych osobowości, z rozmaitych środowisk. No i w końcu dokonano takiego wyboru i wybrano 5 autorów. Oprócz nagrody głównej organizatorzy wręczą także nagrodę specjalną, która jest przeznaczona dla twórcy z województwa śląskiego. Podobają Ci się informacje z Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco. Podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.